Jest poniedziałek, 28 października. Święto świętych apostołów Szymona i Judy Tadeusza. Wyobraź sobie talent show, w którym bierzesz udział. Jury składa się tylko z jednego sędziego. Twoim zadaniem jest po prostu przyjść. Dzisiejsze słowo pochodzi z Ewangelii według świętego Łukasza. Pewnego razu Jezus wyszedł na górę, aby się modlić, i całą noc trwał na modlitwie do Boga. Z nastaniem dnia przywołał swoich uczniów i wybrał spośród nich 12, których też nazwał apostołami: Szymona, któremu nadał imię Piotr, i brata jego Andrzeja, Jakuba, Jana, Filipa, Bartłomieja, Mateusza, Tomasza, Jakuba, syna Alfeusza, Szymona z przydomkiem Gorliwy, Judę, syna Jakuba, i Judasza Iskariotę, który stał się zdrajcą. Zszedł z nimi na dół i zatrzymał się na równinie. Był tam liczny tłum jego uczniów i wielkie mnóstwo ludu z całej Judei i z Jeruzalem oraz z nadmorskich okolic Tyru i Sydonu. Przyszli oni, aby go słuchać i znaleźć uzdrowienie ze swych chorób. Także i ci, których dręczyły duchy nieczyste, doznawali uzdrowienia. A cały tłum starał się go dotknąć, ponieważ moc wychodziła od niego i uzdrawiała wszystkich. We wspomnianym wcześniej talent show nastał moment obrad. Jury oddaliło się, a ty i reszta uczestników czekacie na werdykt w jednym pomieszczeniu. Jak się czujesz wśród grupy dopiero co poznanych ludzi? Jak się zachowujesz w takim towarzystwie i w takich okolicznościach? Nadszedł moment wyboru. Zostajesz jednym z laureatów. Jezus wzywa cię po imieniu, a może używając innego określenia, którego używają wobec ciebie twoi bliscy. Wybiera cię, bo cię zna, a nie dlatego, że coś mu pokazałeś, czymś się wyróżniłeś akurat w momencie występu.
wybiera cię, bo widzi, jak żyjesz i chce być częścią tego życia. Co rodzi się w twoim sercu, gdy słyszysz, jak Jezus cię wzywa? Razem z nowym towarzystwem stajesz się zaufaną i najbliższą grupą Jezusa. Wybór apostołów to oczywiście nie konkurs. Nie trzeba rywalizować ani zabiegać o głosy publiczności. Zostawiając już wyobrażenie talent show, opowiedz Jezusowi, co czułeś, kiedy widziałeś się tak blisko Niego. Pewnego razu Jezus wyszedł na górę, aby się modlić i całą noc trwał na modlitwie do Boga. Z nastaniem dnia przywołał swoich uczniów i wybrał spośród nich 12, których też nazwał apostołami. Szymona, któremu nadał imię Piotr, i brata jego Andrzeja, Jakuba, Jana, Filipa, Bartłomieja, Mateusza, Tomasza, Jakuba, syna Alfeusza, Szymona z przydomkiem Gorliwy, Judę, syna Jakuba i Judasza Iskariotę, który stał się zdrajcą. Zszedł z nimi na dół i zatrzymał się na równinie. Był tam liczny tłum jego uczniów i wielkie mnóstwo ludu z całej Judei i z Jeruzalem oraz z nadmorskich okolic Tyru i Sydonu. Przyszli oni, aby go słuchać i znaleźć uzdrowienie ze swych chorób. Także i ci, których dręczyły duchy nieczyste, doznawali uzdrowienia. A cały tłum starał się go dotknąć, ponieważ moc wychodziła od niego i uzdrawiała wszystkich. Niech jeszcze trwa przez chwilę dialog w bliskości z Jezusem. Thank you.
chwała Ojcu, i Synowi, i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.